wyjściu! Ja Sylwestrem chyba sobie wezmę crossfire'ka i coś tam po śniegu polatam. Zobaczymy. No jest cały czas mokro, tylko muszę znaleźć takie miejsce, gdzie nie będzie problemu, aby sobie coś tam poświlować tym samochodem. A nie mam czasu dlatego, bo w niedzielę jadę na super, chyba najlepszą akcję, jaką w życiu robiłem. Taką mam nadzieję przynajmniej. Wiecie, co będę robił? Będę razem z Karoliną Pilarczyk, czyli polską drifterką, komentował zawody Forza Horizon 5. Czujesz, to po prostu nie ma lepszej możliwości, nie ma lepszej akcji, jaką można sobie wyobrazić. Karolina Pilarczyk, czujesz to? Polska drifterka. Także nie mogę się doczekać. Będziemy sobie 2 godziny razem komentować zawody i osoba, która wygra te zawody w Forzie Horizon 5, będzie mogła później uczestniczyć z nami w takiej przejażdżce offroadowej Land Roverem Defenderem 110 z 2000 roku, tym takim kwadratowym Defenderem, no nie? Może on w eliminatorze jest, ale jest na pewno w Forzie Horizon ten Defender, bo już nim chyba jechałem. Może po eliminatorze sobie go weźmiemy i się nim pobawimy. Ale jestem podjarany grubo, naprawdę. Bardzo, bardzo fajna akcja, jedna z fajniejszych, jakie kiedykolwiek w życiu robiłem. No i z taką osobą, na pewno wśród moich widzów też jest pełno osób, która obserwuje Karolinę Pilarczyk i jej poczynania, no nie? Mega fajnie. Tak, ej, stream będzie normalnie u mnie na Twitchu. To będzie wszystko na żywo, te zawody. Będziecie mogli oglądać u mnie na Twitchu relacje z tych zawodów. Mnie razem z Karoliną Pilarczyk. Czujesz? Przecież to jest nie do pomyślenia, nie? To jest jakaś alternatywna rzeczywistość, nie mam pojęcia. Ale mega, mega się jaram. Zawody, to będzie właściwie finał zawodów. Te, które komunikowałem wam na Facebooku chociażby. Będzie finał tych zawodów. Już zapisy są zamknięte na obecną chwilę. Ale i tak, no mega, mega. Podjarka jest maksymalna. Okej, wiecie co, no tutaj nie zrobimy tej naszej tradycji z eliminatora, z trybu Fortnite. Kupa kontra kupa. Ale jak nazwiemy to? Beatle kontra Beatles? Beatles kontra Beatles? Nie wiem, jak to nazwać. Bita kontra Bita. No, coś takiego. Coś takiego, musimy jakoś to nazwać. A tam widziałem jednego. Ścignę się z nim może. Chociaż jego ktoś inny goni, co jest? O, tu 4. poziom! Ziomek! Mini? Zobaczymy, czy mini jest dobre. O kurde, niedobrze, niedobrze. O nie, zawracaj, nie kop się w piachu! W piachu się zakopałem, ale mini też tam gdzieś się w skałach rozwalił i stoi jeszcze. 4,5 km mamy do celu. I to mini jakoś tam specjalnie do przodu się jeszcze nie porusza, jeszcze się nie rozpędziło. Więc może mam jakieś szanse, nie? Żuk kontra żuk, o też dobre, no. Oj, 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 ja tu chyba źle zajeżdżam. Wydaje mi się, że trzeba na ten pas drag racingowy wjechać. I nim kawałek, chociaż nie wiem, kurde. W mini na 5. poziomie w Forzie Horizon 4 było legendarnie słabe, no nie? Garb kontra garb, no też może być. To mini było tak słabe, że miałem wrażenie, że ten mini Cooper z 1. poziomu był lepszy. A jak jest w tej części? Nie mam pojęcia, musimy to sprawdzić. Tutaj mamy spory otwarty teren. Ej, miniacz był szybszy, pamiętacie? 200 km na godzinę miniacz leciał, no nie? Szybszy był od tego Volkswagena. O kurde, o, skały, ale trafiłem, kurczę. Ty, ej, ten gracz, co jedzie tym miniaczem? O, ja nie wiem, to jest chyba legenda jakaś, on już powinien mnie 3 razy rozwalić. Ty patrz! Gościu gdzieś tam? No dobra, teraz chyba przyspieszył. Ja tu pod górę nie dam rady. Ej, Kupa był lepszy od tego Volkswagena. No nie, 200 km na godzinę on osiągał, a ten tak 160 i tak, no ledwo, ledwo. Ej, mam szansę pokonać tego offroadowca mini. Bo on coś bardzo wolno jedzie. No ale nie wyobrażam sobie go pokonać, kurde, takim złomem. Patrz, co on robi. Jo, to jest taki, wiesz, super zawieszenie. Patrz, rozwali się o kamienie, pa, pa, pa. Nie, ominął kamienie, kurde. O budynek? Ominął budynek. Co się dzieje? Wygrał z tym samochodem? What? Nie wierzę. Boże! Dobra, zobaczymy, to faktycznie taka słaba fura jest, czy jak?
Ej, w tej części też mini jest taki słaby? To jest czwarty poziom, tu nie ma żartów. Ale też jest wolny. Ciężko skręca, ja nie dziwię się, że gościu się tak szybko rozwalał tym autem, ale Volkswagen też był bardzo słaby. Kogo my tu mamy? O, cześć, my name is Jeff! O nie! O nie, już po mnie. Ej, tamten nie, tamten gościu musiał być legendarnie słaby. Ten mini nie jest aż tak bardzo wolny. Umówmy się, nie jest aż tak bardzo wolny. Bo tamten ziomek był jakiś wyjątkowy, czy coś. Zobaczymy, czy uda się Golfa? Nie wiem, coś tam pojechało. Oje, ale słabe, ty. On jest niewiele lepszy od tego Volkswagena. Zupełnie jak w czwórce. Focus to był, aha, Focus RS, okej. Ej, patrzcie, naprawdę, zobaczcie, jakie tu prędkości osiągam. 130? To tak jak ten samochód z pierwszego poziomu. Może minimalnie lepiej się rozpędza. Co on robi w czwartej klasie? Co jest? Dobra, Focus chyba mnie objedzie, ty. Z trzeciego poziomu Focus. Ja pierniczę. Nie wybierajcie mini. Samochód jest gorszy niż fura z pierwszego poziomu. Co jest? On powinien być druga albo pierwsza klasa, nie? Z tymi samochodami to oni chyba tak specjalnie zrobili. No bo w czwórce, jak miałeś samochód, co cisnął 200 km na godzinę, w pierwszej klasie taki miałeś, no nie? I to był taki normalny samochód. A tutaj, nie wiem, słaba reklama dla miniacza, no zgadzam się. Strasznie. Strasznie. 4000 kroków jest, no. Ej, słaba, naprawdę słaba reklama dla miniacza. Ale mi się wydaje, że tutaj chodzi o coś innego. Moja teoria wygląda tak, że oni zrobili te samochody w eliminatorze wolne po to, żeby mapa się wydawała jeszcze bardziej duża. Nie? Albo potem będą na przykład dawać szybsze samochody, żeby się jakoś inaczej grało po czasie. No nie wiem, zobaczymy. Ale w każdym razie, no, są dużo wolniejsze. Samochód na pierwszym poziomie, pamiętam, że tak 200 km na godzinę niedużym wysiłkiem osiągał. No nie, tak trzeba było troszeczkę się rozpędzać tym Mini Cooperem i w końcu tą prędkość osiągał. I on właśnie objeżdżał niektóre samochody kilka klas wyżej. Dlatego, bo był zwrotny i te dwie paczki cisną. Nie od razu, ale cisną, nie? Dobra, widziałem gdzieś tam z daleka dropik, ale już się ktoś tu ustawił po niego. O, zabrał mi sprzed nosa. Właśnie tak trzeba ogarnąć, w którym miejscu się pojawić na mapie, żeby jak najwięcej tych dropów widzieć. Mały zwrot i 200 km na godzinę. Tylko wiecie, do tej prędkości 200 km na godzinę, no to Mini Cooper się rozpędzał na jakiś tam czas, no nie? Niektóre samochody po prostu lepiej przyspieszały. O, widzę tam dropy gdzieś daleko. Wjedźmy do miasta, zobaczymy, co się stanie, no. Oddalam się od strefy, ale może jakimś cudem jeszcze zdążę. Co to? Aha, kurde, się wystraszyłem tego. Myślałem, że to jakiś statek kosmiczny tam wisi. No i trzeba ogarnąć też, gdzie są dropy, na przykład w mieście, no nie? Dobra, chodźmy na razie, bo widziałem tam na zboczu. O kurde, ale go zwolniło. I podjadę tu. Dobra, dojeżdżam do czegoś. I cyk Lamborghini drop? Chyba nie. Uuu, szósty poziom. To chyba całkiem ładnie. Dobra, ale już musimy jechać... Co to, nie to? Już musimy jechać w stronę strefy, bo będzie słabo zaraz. Chyba całkiem ładne autko nam się trafiło. Tak, czuję, że tu jest napęd AWD zrobiony. Twórcy bardzo wiedzą, co gracze lubią, nie? A tutaj nie ma z przodu żadnego miejsca na wał napędowy. Ta fura jest OP? Szósty poziom niby. Tylko OP tako normalnie, czy w tym trybie konkretnie? Patrzcie, jak daleko musiałem po niego jechać, ale może się opłaci. Tu gdzieś trzeba się dropić. Gdzie to jest na mapie? Trzeba poszukać takie punkty, w których warto się dropić, żeby widzieć z daleka, wiesz, dropiki, no nie? No i te okręgi są teraz dużo większe, no bo mapa jest 1,5 razy większa niż w Forzie Horizon 4. Trochę się trzeba więcej, no. A, w eliminatorze wymiata, tak? Dobra. Kurde. No, to teraz ci gracze wyświetlają się chyba normalnie, no nie? Tu jest dwóch. Jednemu może... A, oni się chyba już wyzwą na pojedynek.
Tam jest kolejnych dwóch. Ganiak ucieka, za szybki. Za szybki, za wściekły. Co to za jeden? Biorę go, nie wiadomo co będzie, to go biorę. Ojej, trzeci. Dobra, no. O kurczę, trochę źle zajechałem. No tak, muszę sobie przypomnieć te moje taktyki. Że to się jedzie od krawędzi strefy, no nie? Dużo aut w eliminatorze ma RWD? Jest! Super! Ten na pewno jest AWD. O! Ładnie wylądował. Jest git. I zaraz wjeżdżamy na asfalt. Pamiętam jak ten, w komentarzach się ludzie często pytali: Lucek, a dlaczego ty masz samochód offroadowy i jedziesz po asfalcie? No bo jest szybciej. Na dzbanka wylądowałem, no. Ty, ten mnie ciśnie tutaj, zobacz. Rozwalił się o skały. Ej, co ten typek? A tu ktoś stał sobie w ogóle jakimś Ferrari? Dobra, jedziemy już na offroad, bo tym się tu nie wyrobię w zakręcie. Dobra, mamy. I co, ulepszamy tą furkę, no nie? Do klasy siódmej. Trzeba, wiesz, się nauczyć teraz, które samochody są dobre. Pewnie jest tak samo jak w czwórce, że jeden samochód jest dobry w danej klasie, a inny jest gorszy o ileś tam klas w dół nawet. Ferrari z siódmego poziomu to kupa? O, ta fura super brzmi, co? Ferrari z siódmego ma RWD? O, to ciężko opanować. Strąbią się czy nie? Czy ja wejdę do akcji? Kurde, strąbili się, ach! Wigilia klasowa tylko na jednej lekcji. To co wy przez 40 minut będziecie musieli jeść jak szatany opętane? Jak sobie zrobicie jakieś potrawy? Co to przez 40 minut? Wigilia klasowa powinna być na cały dzień! O kurde, co to tutaj? Nie! Ale tutaj dużo skał. Wigilia klasowa na cały dzień. Ja zgłaszam to do płoku Atuły. Hamuj żeż! Gdzie ty masz hamulce, ziom? O, ten mnie porobi offroadem. A tu jest dużo kamieni na tych poboczach, można się rozwalić. 900 metrów, shit! Nie! Aj! Ale bardzo słabo tym samochodem. Znaczy na offroadach, ja podejrzewam, że na asfalcie, jakbym trafił, to by było lepiej. Chyba że gościu się jeszcze gdzieś rozwali, ale do końca. Coś się zatrzymał na chwilę. Nie poddaje się. Dobra, wjechał już na drogę, to koniec. Ty! O! O ja, co to był za wyścig? To był chyba najgorszy przejazd, bo oboje jechaliśmy przez te kamienie takie, nie? Porobiony typek! What? Na wigilii klasowej nie ma nic ciepłego? O, mamy siódmy poziom. Jedziemy. O ja, znowu przez to ten. Przez te paskudne okolice tutaj, gdzie jest dużo kamieni, dużo hopek, ale mam teraz chyba lepsze auto do tych spraw. Trzymajcie kciukasy. Patrzcie jak tu paskudnie jest. Zobacz, i gościu mnie porobi z kolei. Ja, reset, szybko. Reset, reset. Gościu też cię rozwalił. Ej, tutaj wypadałoby drogą chyba jechać bardziej, co? Patrz, nie, nie, to są skały, gościu. Ja, taką fajną furę miałem. Shit, ile metrów? 600, a to już wygrał, gościu. Nie wyobrażam sobie tego wygrać. No, koniec. Musimy się tu nauczyć. Musimy się tu nauczyć grać i wybierać jakby lepsze drogi. Bo tutaj ta mapa w tym miejscu była przegięta. Jakby obszar do czytywania terenu jest kosmiczny. Ja gram na Xboxie teraz. Widzicie te pojedyncze dropiki gdzieś tam na dole? Ej, w czwórce tak nie było. No ale w czwórce zresztą mieliśmy dużo takich mniejszych i większych gór, no nie? A tu widać te pojedyncze dropy. Widzę trzy teraz na horyzoncie. Zjeżdżam. O. Okej, dobra, z wulkanu może być problem, żeby zjechać w takim razie.
No. Patrz. Ale porównaj sobie do czwórki. Widzicie ten drop tam bardzo... Już następne mi się pojawiają. Nie, to te same dwa, co tam widziałem na wprost. Na rzeczce są dwa. Ej, obszar doczytywania tych pierdół jest... Kosmos. Tutaj jest chyba taki najgorszy obszar do ścigania się eliminatora, bo jest tu mnóstwo kamieni i się można łatwo porozwalać. O, zobaczcie, na przykład takie kubki jak tutaj, no nie? Rozwalisz się na dach i już masz po pojedynku. Ale jest jeden, to powinna być dobra fura. Zobaczmy. A, to jest takie nowoczesne S1. Ja myślałem, że to będzie ta taka kultowa rajdówka. To nie. No może jakoś tam pojedzie. I tutaj jeszcze wzdłuż tej chyba gdzieś drogi był dropik, bo widziałem go z wulkanu, no nie? Chociaż te dropy mają to do siebie, że potrafią znikać po czasie. Tak, słynny miniacz był lepszy od garbusa. Kosmos, nie? Miniacz śmigał 200 km na godzinę i chyba był bardziej zwrotny nawet. Ale też dużo pomagał napęd naprzód, łatwiej było go opanować. Gdzieś to tutaj było. O, tu mamy jeszcze taką górkę. Jeszcze wiem, o, tam jest dalej taka góra. Teraz wam pokażę. Tu sobie wjedziemy. Nie, zobaczcie, tutaj taka też fajna, spora górka jest. O, tutaj na wprost mnie teraz jest taka góra. I tam się zrespimy następnym razem, zobaczymy. No, trzeba pobadać te wszystkie tereny, posprawdzać. Dobra. Ja jeszcze ani razu eliminatora nie wygrałem. Jak zaczynałem grać w czwórce eliminatora, to nie wygrywałem chyba przez kilka miesięcy, no nie? Cały czas wam mówiłem na odcinkach, o, ja jeszcze ani razu nie wygrałem tego eliminatora. O, taki Lucek, wygrywaj w końcu, już nam się nie chce oglądać, no wygrywaj. A ja mówię, nie, jeszcze trochę nie powygrywam. I tak się to ciągnęło chyba z pół roku. Ciężko mi było wygrać, a już miniaczem nie wygrałem, ale mnie to wkurzyło. Ugh, trudno, jest jak jest. Tam coś widzę, że przy festiwalu jest. Są jakieś dropy w razie czego. Na razie jestem w strefie. Uła, tu są dwa dropy. Trzy. Jedźmy zobaczyć tam. Strasznie ta mapa duża się wydaje na początku. Mamy 38 graczy. Sią! Ale ładnie przeleciałem. No, fajnie przeleciałem nad tym. Tutaj coś jest. W sumie czwarty poziom to niby taki, no, całkiem niezły powinien być. Ale mamy już RS7. Bierzemy. Czekaj. Jak będzie brzmieć RS7? Ja jej chyba jeszcze nie testowałem. Czwórce brzmiała kosmicznie. A tutaj ten dźwięk taki łagodniejszy trochę, co? Nie wydaje się wam? Jest taki stonowany bardziej, wydaje mi się. Tu ktoś na moście zgarnia chyba. Nie, dobra, gościu jest na dole. Ja wjadę sobie na most. I go... O kurde, on ma jakąś offroadówkę. Ale się zakopałem tym Audi. Zakopałem się na asfalcie, nie? Gdzie on pojechał? Ej, bo spadnę! Kurde, co to Audi nie jeździ? Co jest? Cofamy. Dobra, jedziemy na niego. Jest, mam cię! Stary trik z poprzedniego eliminatora z piątki, z czwórki. Bardzo, nie? Jedzie się od strefy i gość się musi zawrócić, żeby wiesz, żeby cię dogonić. Zobaczcie, jaką przewagę mam od razu. Do celu jest 2 km. Czyli tutaj na strefę Horizon i potem chyba tym pasem, nie? Czy jak? Ja się trzymam tą Audicą asfaltem. Tutaj naprawdę trzeba uważać na te offroady, strasznie. Zwłaszcza jak ma się taki samochód, o. I w tym obszarze jest mega dużo kamieni, po które można się jakby od razu zatrzymać, nie? Jedziemy. O, akurat na końcu pasa, super. Dobre jest to offroada na pewno. Zobacz, jakie wysokie zawieszenie, ekstra. Ty, ale gościu ładnie tu pocisnął. Mega blisko finiszu był. Pięknie, podobało mi się.
Pokonałem go. Co wybieramy teraz? Bronco. O, tu jest 3000 biegów w tym Bronco. Ale szybkie. No, trzeba co chwilę te biegi zmieniać, ech. Będzie głupie przy rozpędzaniu się. Zwłaszcza jak ja do was mówię i mi się gra ścisza, to wtedy nie słyszę, czy mam na maksymalnych obrotach. Czasami możecie zauważyć, że jadę na przykład na trójce, gdy można już zmienić na czwórkę spokojnie. Dobra, gościu, ja cię tu porobię. Co on tu? Trzeci poziom? Nie, czwarty będzie miał, tak? Co on tu będzie tu miał? Gdzie on jest? Co jest, chłopie, z twoim internetem? Pojaw się gdzieś! Gdzie ono jest? Ej, wyrolował mnie. Ja tu na polowanie się ustawiłem. Jest! Pojawił się za mną! Co jest? Ej, patrzcie, jak długo trzeba było czekać. Uciekam od niego, znaczy udaję, że uciekam. Czekaj, czekaj, jak tu mapa wygląda? Jak się tu szybko mapę otwiera? Dobra, zawracamy. Let's go! O kurczę, nawet nieźle pojechał. Ale w dziwnym miejscu ten finish jest, zobaczcie. Musiał router kopnąć, no. Chyba dlatego, że zobaczył taki słaby samochód do wyboru. O kurczę, ale hopa. Ej, dobry ten Bronco się wydaje. Taki nie najgorszy, no nie? Patrz, ole hopy robi. Dobra, na asfalt teraz. Tu mamy jakiś dropix, co to jest? Pojaw się, trzeci poziom. Volvo V60. Paweł Jumper, no. Teraz win zrobimy? Zobaczymy. Dobra, pokonaliśmy tego ziomeczka. Fajny, fajny Bronco jest. Myślałem, że będzie miał 1000 biegów, to będzie ciężko nim. A tu się nawet całkiem nieźle śmigało, jest git. No dobrze, to teraz jak się otwiera tu mapkę szybko? Bumperem? Nie, nie tym. Muszę sobie przycisk do otwierania szybko mapki przypisać. Bo to mi się bardzo przydawało w poprzedniej części. Już mi się skończyły przyciski na padzie, niestety. Muszę sobie to przypisać, coś takiego. A to się przydawało, że otwierasz tylko mapkę. Moja siostra mnie pozdrawia. Co? O kurde, zarumieniłem się. Co jest? 5 biegów? 200 km na godzinę, zobaczcie, ale jak się rozpędza do tych 200, nie? Dobra, 17 players zostało. Tu jest jakiś boy. I co on robi? On ma Bronco! I to takiego tego wykokszonego. Let's go, boy! O, on chyba wie, on chyba nie z niejednego pieca chleb jadł, wiecie? Bo widzę, że od razu się odwrócił w tą stronę, co trzeba. Ale fajna hopka tu była, widzieliście, tak nisko nad terenem leciałem przez chwilę. Fajne uczucie. O, tu mnie porobi przez rzekę, zobaczcie. Bo moje metro się prawie zatrzymuje, a on tym Bronkiem przejechał normalnie, widzicie? To jest taka przewaga czasami tych samochodów z wysokim zawieszeniem. Woo! Chyba zrobiłem, chyba go zrobiłem. Ale musiałem spiąć poślady, był ciężki. Dobra, co to jest? Napis się ledwo zmieścił. Jak Adam Małysz mówisz? O, ten jest nisko zawieszony, więc przez rzekę ciężko będzie nim śmignąć. Ła, to jest szybkie. Co ten ziomek robi? Jedzie już, zobacz, zobacz, zobacz. O, ten wie o co chodzi. A co ty masz? Co ma pierwszy poziom? Ej, jest koniec meczu! Co on tu robi z pierwszym poziomem? No halo! Nie będę go wyzywał, szalałeś? Tutaj mamy kogoś, kogoś szybkiego widzę, że tu mamy. Emocje, emocje, dawaj tego tutaj. Ole, ciśnie! O kurczę, on ma coś dobrego. On ma coś dobrego. O tak, co to jest takie szybkie? Ła, 10 poziom. On ma Mercedesa tego takiego. Ja go nie wyzywam na pojedynek, bo mój samochód ma niską prędkość maksymalną, a ten Mercedes by mnie porobił. A tu jest autostrada, nie mam szans. This is the final arena. Final arena, okej. Okay. Dobra, pierwszy raz dotarłem do końca, więc... Final race coming up. 12 drivers, only one win. Ready? Aha, 22 sekundy, okej. Okay. Pojadę autostradą w tamtą stronę, zobaczymy.
Ja myślę, że ten mój samochód trochę słabo tu, bo on ma niską prędkość maksymalną. Tak szacuję, że około 215, coś takiego. Dobra, autostradą. Szybko, kurde, zagapiłem się. Ale przyspiesza super. Widzę cel! Teraz jak tu jechać? A tu pojadę drogą. Trochę się boję tych offroadów. Ale się pogoda psuje, o nie. Jadę drogą, myślę, że tu za dużo wertepów jest, żeby tak ryzykować. Tu możemy trochę ściąć. I tu drogą pojadę. I drogą, pyk. I zaraz ścinam. O, i tu sobie mogę ściąć, ale tu będą kamienie. Tu trzeba uważać. Kurde, nic nie widzę przez tą pogodę. Objadę ten wulkan dookoła, bo tu jest las. I... Uuuu! Cofaj! Kamienie! No nie! Objadę ten wulkan dookoła. Na wulkanie jest, za wulkanem bym powiedział. Właśnie jaką mam stunigowaną kalibrę. Tak stunigowanej kalibry jeszcze nie widzieliście. Ja muszę to... Ej, macie rację, że na wulkanie jest, kurde. O, niedobrze. Ja myślałem, że za wulkanem. A tu widzę, że mnie kieruje pod wulkan. No nic, trochę tu słabo pojechałem. Ale może będę miał łagodniejszy podjazd. Jeszcze taka szansa jest. 500 metrów! Ej, zesikam się, co jest? Uuuu, gościu! I myślałem, że jak się rozbiją te skały, to koniec! Wygrałem! Jeszcze powinno tak wpaść w tym momencie 7000 kroków, no nie? Ej, super! A ja myślałem, że jak się rozwalą te skały, to koniec jest. Pięknie, bardzo ładnie. Pierwszy win, ej, pierwszy ever win z wami tutaj. Piękne to było. Patrzcie, ile expa się dostaje, a wy nie widzicie. 50 tysięcy expa się dostaje za wina. I za 3 eliminacje się dostaje 1000 za eliminację jedną. Bardzo fajny meczyk. Bardzo mi się podobało. Pierwszy winek. Czy dostanę jakąś specjalną nagrodę albo jakieś osiągnięcie, cokolwiek? 43 tysiące expa dostałem za to. Czekaj, bo ja już nie chcę jechać. Pokonałem 10 poziom? Nie. Znaczy tak, samochód pokonałem, ale nie brałem jakby udziału w pojedynku z nim, no nie? No i nie wyzywałem gościa z pierwszego poziomu. Wyzywałem kogoś, kto ma niższy, ale z pierwszego poziomu nie miałem możliwość wyzywania na pojedynek i nie wyzwałem. Tutaj. Dobre serce. A gdy przy końcu chciałeś wygrać, to przyspieszałeś na bieżni? Tak! Trochę zacząłem szybciej tymi nogami przebierać. Myślę, że możemy w ogóle tą prędkość zwiększyć do 4,5 km. Lekko.